Rozdział 42. Sale na dziedzińcu zewnętrznym. Potem wprowadził mnie na dziedziniec zewnętrzny w kierunku północnym i wprowadził do sali, która była poza przestrzenią zamkniętą, naprzeciwko budowli po stronie północnej. Jej długość wynosiła 100 łokci po stronie północnej, a szerokość 50 łokci. Naprzeciwko bram wewnętrznego dziedzińca i naprzeciwko posadzki dziedzińca zewnętrznego na wszystkich trzech poziomach znajdowały się balkony. Przed salami było przejście do wewnątrz szerokie na 10 łokci i długie na 100 łokci. Wejścia do sal znajdowały się od północy. Sale górne były węższe od dolnych i środkowych, ponieważ pomniejszały je balkony. Były one bowiem trzypiętrowe, a ponieważ nie miały kolumn, takich jak kolumny dziedzińca, były węższe od dolnych i środkowych. Mur, który biegł wzdłuż sal na zewnątrz w kierunku dziedzińca zewnętrznego naprzeciw sal, miał 50 łokci długości, gdyż długość sal, które były na dziedzińcu zewnętrznym, wynosiła 50 łokci. Te zaś naprzeciw holu świątynnego miały 100 łokci. Poniżej tych sal było wejście od wschodu, przez które wchodziło się do nich z dziedzińca zewnętrznego. Na przedłużeniu wschodniego muru dziedzińca, poza przestrzenią zamkniętą i naprzeciwko budowli, znajdowały się sale. Przed nimi biegła droga. Wyglądały one tak samo jak sale, które były po stronie północnej. Miały taką samą długość i taką samą szerokość. Takie same były ich wyjścia i wejścia i taki sam układ. Podobnie jak w salach południowych, na początku muru przed zamkniętą przestrzenią znajdowało się wejście dla tych, którzy przychodzili od wschodu. Człowiek ten powiedział mi: sale północne i sale południowe, które znajdują się poza przestrzenią zamkniętą, to sale święte, gdyż tam kapłani, którzy zbliżają się do Pana, spożywają rzeczy najświętsze. Tam kładą rzeczy najświętsze: ofiarę pokarmową, ofiarę przebłagalną i ofiarę wynagradzającą, bo jest to miejsce święte. Po wejściu nie wolno kapłanom wychodzić z miejsca świętego na dziedziniec zewnętrzny, ale tam mają złożyć szaty, w których sprawowali służbę, bo są one święte. Następnie założą inne szaty i wtedy mogą udać się do miejsc przeznaczonych dla ludu. Wymiary całej świątyni. Gdy skończył mierzenie świątyni wewnętrznej, wyprowadził mnie w stronę bramy wschodniej i zmierzył świątynię dookoła. Od strony wschodniej wymierzył prętem mierniczym 500 prętów. Potem obrócił się i zmierzył stronę północną. 500 prętów mierniczych. Następnie obrócił się w stronę południową i znowu wymierzył 500 prętów. Obrócił się na zachód i odmierzył 500 prętów. Tak więc wymierzył ją z czterech stron. Otaczał ją mur długi i szeroki na 500 prętów, aby oddzielić święte od świeckiego.